Cześć! Witajcie! Czas na lisie bajeczki! A, się nie martwcie wcale, od razu wam powiem, że jestem chory, bo nie jestem chory. A już tak siedzę sobie przykryty, no bo jest jesień. No, a wszyscy wiedzą, że jak jest jesień i się robi już tak zimno, szaro, pluchowato, no to najlepiej jest jak można, to siedzieć sobie w domu, jak jest sucho i ciepło, przykryć się kocyczkiem i czytać bajeczki. No. I my tak właśnie robimy z moimi przyjaciółmi. No, już przeczytaliśmy kilka książek, a im grubsiejsze, tym lepsiejsze. No, a teraz mam lisią bajeczkę dla was. Tak, bo znowu mam zamówienie od jednej fanki. Ja mam fanów i fanki. Że chciałaby poznać lisią wersję swojej ulubionej bajki o Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach. A ponieważ mnie też wcześniej chodziło po łebku, jak taka bajka brzmi, to poszukałem i dzisiaj będzie. Poczekajcie tylko chwilę. Poproszę książeczkę tę odłożoną. No o tak, tę. Dziękuję. Pokaż. Moja asystenturka po rozpunce dostała taką obransoletkę od tej mojej fanki, która chciała bajkę o rozpunce. No, wprawdzie nie wiem, dlaczego asystentura dostała bransoletkę, skoro to ja opowiadałem tę bajkę. No, ale i tak fajnie, bardzo dziękujemy za prezent. No, tak, idź. A nie idź. Popraw mi kocyczek. Dziękuję. Bo ja mam takie, krótkie łapki mam. No, bywa, ale ładne. I jeszcze książeczką otwórz na tej stronie takiej zaznaczonej. No, o tu. Właśnie tak. Dziękuję. No. A więc gotowi? O, kocyk się znowu zsunął, ale to nic. Więc jeśli jesteście gotowi, to posłuchajcie bajki o Królewnie Śmieszce i Siedmiu Krasnoliskach. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyła sobie lisica czarownica. Zmyłeczka, co? Myśleliście, że królewna, a tu żadne takie. Lisica czarownica była bardzo zła i brzydka. I nikt jej nie lubił. A ona zazdrościła strasznie wszystkim królowym korony i tronu, no i króla za męża. Więc się zamieniła czarami w piękność wielką i tak zrobiła, że jeden król, co owdowiał, czyli mu żona zmarła niestety, to się z nią ożenił. A ten król miał córeczkę, małą królewnę, która nazywała się Śmieszka, bo się ze wszystkiego śmiała. No, śmiała się, kiedy się obudziła do słoneczka, śmiała się, kiedy jadła obiad do jedzonka i śmiała się nawet, jak się przewróciła, bo mówiła, że złapała zająca. Chociaż to było dziwne, bo w zamku zająców nie było. No i ta królewna Śmieszka śmiała się również wtedy, kiedy zobaczyła lisicę czarownicę, mimo że czary działały. A chociaż król mówił królowej, znaczy tej lisicy czarownicy, że królewna Śmieszka śmieje się zawsze ze wszystkiego i do wszystkich i to nie jest złośliwe, to się lisica czarownica rozeźliła i powzięła postanowienie, że się zemści. A tym bardziej Śmieszka jej dopiekła, kiedy przypadkowo w piłkę grając na podwórku kopnęła piłkę w samo okienko, znaczy się nie do bramki, tylko w okienko komnaty królowej czarownicy i stłukła jej drogocenne lustro. Potem lustro pokazywało królowej codziennie, czy czary działają. Siedziała przed nim, pytała lustereczko, powiedz przecie, czy jestem najpiękniejsza na świecie, a lustro kłamało jej, tak, bo tak te lustra są zbudowane, że łżą. No. Ale Śmieszka jej zbiła te lustro w drobny mak
i lisica czarownica bała się, że jej czary się skończą, znaczy działać skończą, a ona nawet nie będzie wiedziała kiedy. No i wtedy postanowiła, że się na śmieszce zemści. I któregoś razu, kiedy król wyjechał w interesach, ja nie wiem, co te króle robią, ale czasami wyjeżdżają w każdej bajce. Może się spotykają gdzieś w jednym jakimś zamku albo gospodzie i o czymś tam rozmawiają. Jakieś, nie wiem co, integracyjne spotkania czy co. Nie wiem. Ale króla nie było w każdym razie i lisica czarownica nakazała królewnie śmieszce pójść do lasu i poziomek nazbierać. A królewna poszła. Mimo, że to zima była, bo królewna nie wiedziała, że poziomki nie rosną w zimie. Chodzi, szuka i się zgubiła. Bo w końcu od tego jest las. Ha, ha. I jak się zgubiła, to zaczęła się śmiać. Tak się śmiać zaczęła, że ją kulka sparła. I po całym lesie się rozlegało jej ha, 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 oj, oj, oj. A wtedy 7 krasnolisków wracało z pracy do domu. Pracowali oni ciężko w okolicznych kurnikach i wracali z urobkiem. A krasnoliskami zwali się dlatego, że nosili na uszkach czerwone ocieplacze, bo mówiłem, że to była zima. Wracają i patrzą, leży coś i piszczy ze śmiechu. Więc zabrali ze sobą, bo nie byli tacy, żeby cokolwiek na drodze porzucać. A w chatce okazało się, że ten bałwanek śniegiem oblepiony to królewna. No i pomyśleli sobie, ale super, królewny jeszcze nie mieliśmy. No i tak ją sobie zachowali w tym domku i karmili, i czesali, i w ogóle bardzo dobrze z nią żyli. Ale złej królowej czarownicy wcale nie wystarczyło to, że śmieszkę z zamku się pozbyła. Śmieszki. A że śmieszkę ciągle coś śmieszyło, no to z lasu dochodziło ciągle hi hi ha ha hi hi ha ha ho 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 ho. I królowa wiedziała, że śmieszka gdzieś tam jest. Postanowiła więc zemścić się do końca. Tym bardziej, że codziennie jak zbierała te rozbite kawałki lustra, to cały czas ją wściekłość paliła. Więc przebrała się za starą, brzydką wiedźmę. Po co się przebierała? Wystarczyło, żeby czary przestały działać. Przebrała się za bardzo złą i brzydką wiedźmę i wyruszyła do lasu. Szła za głosem śmiechów, aż doszła do małej chatki. Krasnolisków akurat nie było w domu, no bo znowu byli w pracy. Poszli do dalekiego kurnika bardzo, bardzo. No i ona, ta królowa, zapukała do drzwi, otworzyła jej roześmiana śmieszka, a królowa powiedziała, ale z ciebie wesoła dziewuszka, mam tutaj dla ciebie 4 jabłuszka. I dała jej te 4 jabłka. A śmieszka podziękowała, jabłka zabrała i zjadła. Ale od tych 4 jabłek tak jej brzuch rozdęło, że zaczęła płakać i śmiać się jednocześnie, bo ją strasznie bolało, bo nie wolno aż tyle jabłek naraz jeść, zwłaszcza na pusty żołądek. No. I tak leżała i ojojojkała, i leżała i ojojojkała, i płakała. No i kiedy krasnoliski wróciły z pracy do domu, to zobaczyły, że królewna śmieszka tarza się po podłodze i śmieje, i płacze, i za brzuch obejmuje, a brzuch ogromny, jakby zeżarła arbuza, a nie 4 jabłka. Uważajcie z tymi owocami. Krasnoliski nie bardzo wiedziały, co mają zrobić. Próbowały różnych sztuczek. Próbowały jej ugniatać brzuszek, ale to nic nie dało, jeszcze bardziej bolało. Próbowały postawić ją do góry nogami i potrząsać, żeby te jabłuszka wypadły, ale niestety jabłuszka były już za daleko. No i kiedy zastanawiały się, czy by jej brzucha nie rozpruć, tak jak w bajce o czerwonym kapturku wilkowi, no to nagle ktoś zapukał do drzwi. Uff,
Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby ten ktoś się spóźnił. Był to królewicz, który przypadkowo przejeżdżał sobie leśną dróżką. Królewicze tak mają. Króle jeżdżą na zapoznawcze wieczorki integracyjne, a królewicze jeżdżą po lasach. Ha! No, cóż, każdy ma swoje hobby. Czyli zainteresowania. Upowiedział, że usłyszał, jak ktoś płacze i się śmieje, a krasnoliski powiedziały, w czym rzecz. I królewicz, przejęty bardzo, bo mu się strasznie królewna śmieszka spodobała z poczucia humoru, zabrał ją do najbliższego lekarza, a najbliższy lekarz był jak raz w zamku, w którym mieszkała. A że król wrócił już z tego wieczorku, znaczy z tego spotkania, no gdziekolwiek tam był i cokolwiek robił, za bardzo o tym nie mówił, więc nie wiemy. I królewna śmieszka mu wszystko opowiedziała, jak królowa posłała ją po poziomki, król posłał po królową, żeby się wzięła i wytłumaczyła. Że akurat swojej lisicy czarownicy eliksir przestał działać, a nie mogła z powodu braku lustra się przejrzeć i wziąć do kolejnej dawki, no to król zobaczył, jaką szkaradę wziął za żonę i ją wygonił na cztery wiatry, a królewna śmieszka z królewiczem wzięli ślub i żyli długo i szczęśliwie, podobnie jak siedmiu krasnolisków. Koniec! Właśnie bajka Lisia jest. Ciekaw jestem, jak wam się podobało. Wam się podobała? Ta bardziej, czy ta od Grimmów, co? No, dobra, potem mi powiecie, wiem, że jesteście nieśmiali. Chłopaki strasznie się peszą przed kamerą. Ale wy napiszcie koniecznie, jak wam się ta bajka podobała. I jeżeli macie jakieś swoje ulubione, które chcielibyście, żebym wam znalazł i przeczytał, to też koniecznie dajcie znać. No i pamiętajcie, że na taką pogodę jak teraz za oknem, taką jesienną pluchę, najlepsze są bajeczki. Można zabrać książeczkę. Dziękuję. No, a gdyby ktoś z was chciał mi jakiś prezent zrobić, to śmiało. Nie to, że tylko asystenturka. Znaczy, nie, że będę zazdrosny, ale ładna ta prezentka. No to pa! Dobra, chłopaki, to może teraz wy mi coś poczytacie, co? No jasne. Nic, tylko ty. Mogłabyś mnie przykryć troszkę? Dziękuję. A dasz ponosić bransoletkę? A kiedy przyszły cztery krasnoliski i zobaczyły ją w agonii jabłczanej, to powiedziały sobie: ojojoj, zepsuła nam się królewna, i zapakowały ją do szklanej trumny.